Franciszka urodziła się jako ostatnia z 13 dzieci w dniu 15 lipca 1850 roku w Lombardii. O religijności jej rodziny niech świadczy fakt, że wszyscy uczestniczyli codziennie we mszy świętej, a pracę traktowali jako swego rodzaju posłannictwo na ziemi. Wieczorami w domu czytano katolicką prasę. Kiedy Franciszka miała 20 lat, w jednym roku utraciła oboje rodziców. Po studiach nauczycielskich pracowała przez 2 lata w szkole. Próbowała poświęcić się na wyłączną służbę Bożą, ale z powodu słabego zdrowia nie przyjęto jej ani u sercanek, ani u kanonizjanek. Wstąpiła przeto do sióstr opatrzności, u których przebywała 6 lat. Zakon został założony do opieki nad sierotami. Po złożeniu ślubów została przez założyciela, biskupa Lodi, mianowana przełożoną zakonu. Miała wówczas 27 lat. Wtedy to obrała sobie imię Franciszki Ksawery. Marzyła bowiem od dziecka, by zostać misjonarką. 14 listopada 1880 roku założyła z 7 towarzyszkami zgromadzenie misjonarek Najświętszego Serca Jezusowego, którego celem była praca zarówno wśród wierzących, jak i niewierzących. Napisała również regułę dla nowej rodziny zakonnej. Za cel postawiła zakonowi pracę wśród wierzących i niewierzących dla zbawienia dusz nieśmiertelnych. W roku 1888 udała się do Rzymu, gdzie założyła dom zgromadzenia. Tu, przy ołtarzu świętego Franciszka Ksawerego, złożyła ze swoimi towarzyszkami ślub pracy na wschodzie. Potem zetknęła się z biskupem Placencji, z Kalabrinim, a ten wskazał jej inne pole działania. Mówił o losie włoskich emigrantów za oceanem. Leon XIII zachęcił ją, by tam podjęła pracę ze swoimi siostrami. Papież zwolnił Franciszkę od ślubu pracy na wschodzie. Siostry udały się więc do Stanów Zjednoczonych. Pracowały w oratoriach świątecznych, więzieniach, w katechizacji, szkolnictwie parafialnym, posługiwały chorym. Za oceanem powstało wiele nowych domów. Samo zaś zgromadzenie uzyskało w 1907 roku aprobatę Stolicy Apostolskiej. Franciszka przekazała mu duchowość ignacjańską, równocześnie wyryła na nim rys swojej własnej osobowości, przenikniętym duchem wiary i gotowością misjonarską. Wkrótce powstały nowe domy w Chinach i w Afryce. Franciszka Ksawera zmarła cicho, bez cierpień i agonii, w Chicago 22 grudnia 1917 roku, w 67 roku życia. Zostawiła 66 placówek i 1300 sióstr. Za dyspensą papieża Piusa XI proces kanoniczny odbył się w trybie przyspieszonym. Także już w roku 1938 tenże papież dokonał beatyfikacji sługi Bożej, a w 8 lat później papież Pius XII wyniósł ją uroczyście do chwały ołtarzy. Franciszka jest patronką emigrantów. W ikonografii przedstawiana jest w stroju zakonnym, zgodnie z fotografią z 1914 roku. Jej atrybutem jest Boże Serce. Módlmy się. Panie nasz Boże, święta dziewica Franciszka Ksawera wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogień Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.